Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, na samym początku chcę Was poinformować, że na mojej stronie www.irina.pl jest całkowicie od początku zrobiony sklep. W tym sklepie możecie kupić książki Tajemnica podświadomości i Siła zamiaru Валерия Синельникова, jak również książkę Ли Кроля, to jest Przekaz od Креона, Podróż do domu. Oczywiście mnie ten sklep zrobił mój anioł komputerowy. Nareszcie wszystko działa, bo od dłuższego czasu też nie działały i nie można było kupić warsztaty online. O tym powiem w następnym filmie. Kto zainteresowany książkami, z całego serca polecam. Naprawdę warto wszystkie przeczytać. Z tym, że Tajemnice podświadomości i Siła zamiaru to jest podręcznik, natomiast Podróż do domu, no to zaczynasz czytać i nie oderwać się. Po prostu trzeba wciągać się i za jednym machem od początku do końca. Taka informacja dla Was, a o warsztatach ja powoli powiem tam w następnych jakichś tak nagraniach, o co chodzi w każdym odcinku i tak dalej. A dzisiaj przekaz nazywa się Jaki jest sens mojego życia? To jest przekaz od wyższego ja, tej osoby, która mnie prosi Wam przekazywać tą informację. Każdy człowiek wcześniej czy później zaczyna sobie zadawać różne pytania, na przykład, jaki jest sens mojego życia? Dlaczego inni sobie radzą w życiu, a ja nie? Kim jestem? Jaki jestem? Co sobą reprezentuję? Czy jestem nieudacznikiem, któremu niczego nie udało się osiągnąć, bo mam pecha, bo i nie stoję na przeszkodzie w mojej karierze? A może jestem nieśmiały i nie mam odwagi, by podjąć się nowego, trudniejszego działania, bo i tak mi się nie uda. Co ja tu robię? Po co się tak męczę? I tak nic nie ma sensu. To dobrze, że podaję takie pytania, pod warunkiem, że szczerze się na nie odpowiada. Obserwacja swoich myśli, słów, reakcji i odczuć pozwala uczciwie spojrzeć na siebie i znaleźć wyjście z trudnych sytuacji. Właściwa, trafna odpowiedź na pytania dotyczące siebie i swojego funkcjonowania w życiu sprawia, że zaczynamy bardziej rozumieć siebie i przyczyny naszych niepowodzeń. Wtedy łatwiej wprowadzić zmiany w życiu, usunąć te przyczyny i znaleźć rozwiązanie problemu. Uświadomienie sobie przeszkód, konkretnych przyczyn naszych niechcianych poczynań, działań lub ich braku, to co najmniej połowa sukcesu. Zostaje do wykonania tylko ich usunięcie i wprowadzenie zmian. Zawsze zaczynaj od siebie. Nie oskarżaj innych o swoje niepowodzenie, nie zrzucaj winy na swoje otoczenie. Nie usprawiedliwiaj się w taki sposób. Szukaj zawsze przyczyn niepowodzeń w sobie, bo tak naprawdę tylko sam możesz sobie pomóc. Zwróć uwagę na to, jaki masz stosunek do siebie. Co myślisz o sobie? Dlaczego tak się oceniasz? Czego w sobie nie lubisz? Co chciałbyś zmienić? Jaki byś chciał być? O czym marzysz? Co chciałbyś osiągnąć? Przy zauważaniu swoich słabych stron nigdy nie zapominaj o tych dobrych, bo je masz. Odwróć proporcje. Zamiast skupić się tylko na negatywach, zacznij dostrzegać swoje zalety i to, co może być Twoim atutem. Może się tu sprawdzić metoda samoobserwacji każdego dnia, wskazywanie swoich minusów i plusów. Minusy stają się impulsami do zmiany na lepsze. Plusy udowadniają, jak wiele potrafisz.
Gdybyś zrobił tabelkę i codziennie rejestrował w niej takie rozliczenie, w krótkim czasie zorientowałbyś się, że rubryka plusów szybko się wypełnia, rośnie. I to jest sukces. Już wiesz, że metoda samoobserwacji sprawdza się i prowadzi do poprawy jakości samopoczucia i życia. Staje się odporniejszy, silniejszy i widzisz coraz wyraźniej zielone światełko. Wiesz, że może być tylko lepiej. Odrzucasz wszystko, co stoi na przeszkodzie, bo uznać się za wartościowego człowieka, który jest w stanie zmienić swoje życie poprzez zmianę siebie. Najważniejsza jest świadomość. Poszerzona świadomość, wiedza o swoich wadach i zaletach, o swoich możliwościach, pogłębiona o świadomość posiadania duszy, boskości w sobie i własnej mocy to podstawa Twojej przemiany. W lepszego, mądrzejszego, odważnego, kreatywnego, odnoszącego sukcesy w każdej sferze życia i kochającego siebie człowieka. Zwróć uwagę na ogólnie znane zjawisko. Negatywna podstawa człowieka nigdy nie przynosi dobrego rozwiązania problemów czy sukcesów. Podobne przyciąga podobne. Jeżeli myślimy pozytywnie, działamy z wiarą, że uda się osiągnąć zamierzony cel, przyjaźnie traktujemy innych, przyciągamy dobro i osiągamy korzystne efekty naszych poczynań. Myśl jest twórcza. W ten sposób tworzymy sobie życie i budujemy nasz świat. Popatrz, jak wszystko jest ze sobą powiązane i spójne. Nic nie dzieje się przypadkowo. Jest tak wiele różnych zależności, połączeń lub oddaleń, odrzuceń. I zawsze istota sprawy tkwi w duchowości człowieka, w jego wibracji, w jakości życia na ziemi. Kiedy człowiek stara się i pracuje nad sobą, doskonale się duchowo, jego energetyka staje się piękniejsza, rozświetla się i podnosi jego wibracje. To wszystko łączy się bezpośrednio z nastawieniem takiej osoby do życia i rozwiązywania problemów z wiarą w siebie i swoje możliwości, bo kieruje nią dusza, boska energia. Jeżeli nie wierzysz w siebie, nie ufasz sobie, a chcesz lepiej żyć, musisz zmienić swój sposób myślenia, nastawienie do siebie i innych, do świata i do Boga. Tak się zmienia świadomość i swoje życie. To jedyna droga prowadząca do zwycięstwa nad swoimi słabościami i do sukcesu. Istotne jest uświadomienie sobie, że mając duszę, jesteś cząstką Boga i jesteś obdarzony wewnętrzną mocą. Z taką świadomością nie można nie mieć poczucia własnej wartości. Przecież jesteś dzieckiem Boga, a to wszystko zmienia.